Magnificencjo, księże rektorze, magnificencje, wysoki senacie, czcigodni pani dziekan i rado wydziału nauk humanistycznych, wielce szanowna pani promotor, panie recenzentki, drodzy goście, koledzy, studenci, kochani moi najbliżsi. Decyzja Przeświętnego Senatu o przyznaniu tytułu doktora katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dla mnie zaszczytnym wyróżnieniem. Przyjmuję tego godność z wdzięcznością i pokorną świadomością, jak niedoskonałe są moje osiągnięcia, ale też z radością i dumą, że staję się członkiem społeczności akademickiej uczelni, która w nauce polskiej zajmuje miejsce szczególne i jest opromieniona splendorem obecności świętego Jana Pawła II. Przemówienie pani promotor oraz recenzje pani profesor Giovanny Roggi i Katarzyny Meller poruszyły mnie głęboko jako wyraz uznania, że prace kontynuowane przez półwiecze okazały się pożyteczne, ale również jako świadectwo przyjaźni utrwalonej wspólnymi studiami nad literaturą epok dawnych. Profesor Mirosława Hanusiewicz-Lawalli przedstawiła, zgodnie z regułami genus demonstrativum, nie tyle rzeczywistą osobę, daleką przecież od ideału, ile wizję badacza literatury i kultury polskiej. I ta piękna kreacja składa mnie do wypowiedzenia w ważnej i doniosłej chwili wobec znakomitego audytorium, nurtujących mnie myśli o kondycji humanisty w Polsce roku pańskiego 2016. Jeśli te refleksje, pozostające osobistym wyznaniem, zabrzmią jak credo, niech to będzie usprawiedliwione przez wzgląd na niecodzienne okoliczności. Napłoniona przez recenzentki i promotorkę do spojrzenia w przeszłość, widzę za sobą długą drogę. Rozpoczęła się ona od dziecięcych fascynacji Mickiewiczem i szkolnych wtajemniczeń w świat łaciny. Prowadziła przez Akademię Krakowską do Warszawy, a po latach także na Katolicki Uniwersytet Lubelski. I ze spokojem sumienia mogę powiedzieć dziś, że szłam wytrwale w obranym kierunku. Ale z poczuciem niedosytu patrzę na plony ubogie w porównaniu z owocami dojrzewającymi w ogrodzie mus. Dokąd prowadzi szlak, który przemierzali przede mną mistrzowie i wraz ze mną koledzy wciąż młodsi i wciąż liczniejsi? Platonicy uczyli, że kresu nie można upatrywać na horyzoncie aktualnie dostrzeganym, bo przed oczami wędrowca pojawiają się coraz to nowe widoki. Moim oczom ukazywały się kolejno przestrzenie poezji, sztuki, muzyki, filozofii, ale stałym doświadczeniem było poczucie ich nieostateczności, imperatyw podążania dalej. Uczniowie Platona dowodzili też, że curriculum vitae zmierza do prawdy ukrytej w sferze idei. Lecz co to jest prawda? Pytanie postawione mi po raz pierwszy w pretorium namiestnika rzymskiego nurtuje naukę współczesną bardziej niż kiedykolwiek i częściej niż w ubiegłych stuleciach zyskuje odpowiedzi sprzeczne z przeświadczeniami, jakimi przez wieki kierowała się chrześcijańska Europa. Wybór jednej z nich wynika z rozstrzygnięć indywidualnych i dlatego, jak sądzę, powinien być osłonięty powściągliwością i szacunkiem dla adwersarzy, charakterystycznym dla kultury polskiej i poświadczonym wielokrotnie od koncyliarystów krakowskich i zwolenników Via Communis do reisty Tadeusza Kotarduńskiego i zaprzyjaźnionej z nim karmelitanki. Jednak ten cenny przekaz bywa dziś z przestrzeni publicznej oddalany. Słychać wypowiedzi stygmatyzujące odmienne poglądy, szczególnie gdy odnoszą się one do sfery transcendentnej.
Równocześnie pojawiają się deklaracje relatywistyczne lub pragmatyczne, a wraz z nimi twierdzenie, że wobec nieistnienia prawdy obiektywnej adept sztuk wyzwolonych bądź to tworzy wizje całkowicie dowolne i dezaktualizujące się in ictu oculi, bądź to wykorzystuje umiejętność perswazji w służbie ideologiom. Skutkiem tych tendencji jest dewaluacja w osądzie społecznym humanistyki jako rzeczy niepotrzebnej, rozpraszającej się w konfrontacji z rzeczywistością. Wysoki prestiż i zaufanie społeczne do uniwersytetu, a w szczególności do historii i nauki o literaturze, zwanej od lat powojennych oględnie i może z dykcją wschodnią literaturoznawstwem, wydają się wspomnieniem odległych czasów Ignacego Chrzanowskiego, autora historii literatury niepodległej Polski. Czy jest to stan rzeczy nieodwracalny? Czy młodzi uczeni wierzą jeszcze w godność, wartość i niezależność swojej pracy służącej dobru i pięknu złożonemu w kulturze? Czy mogą nadal, zgodnie ze złożoną przysięgą doktorską, szukać prawdy? Nie trzeba uzasadniać, że poszukiwaniom tym winna towarzyszyć pokorna, a zarazem realistyczna świadomość ograniczeń umysłu ludzkiego, który nie obejmuje całej prawdy złożonej w Bogu, lecz tylko fragmenty niezmierzonej rzeczywistości, fragmenty częściej przypadkowe niż reprezentatywne. Poddaje je ułomnej werbalizacji i włącza w narrację z natury rzeczy subiektywne. Co więcej, banany przedmiot załamuje jak zwierciadło promień prawdy we właściwy sobie sposób. Prawda odkrywana w literaturze jest niedostępna z innego niż literacki punkt widzenia. Prawda ukryta w sztuce nie będzie odczytana w dziele filozoficznym, a mądrość filozofa bywa niedostrzegana w innych porządkach poznania. Mimo tych przeszkód i ograniczeń, humanista powinien przedzierać się w stronę prawdy przez zasłony uwarunkowań historycznych i społecznych, rozpowszechnionych mniemań, przez schematy i stereotypy myślowe. W tym przedsięwzięciu, wymagającym determinacji, dobrych rad udziela epistemologia średniowieczna, która projektowała akt integrujący zmysły, pamięć, rozum spekulatywny, umysł obdarzony godnością kontemplacji, a na koniec serce, centrum osoby, miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Z tej doktryny płynie dla nas pouczenie, że dane nam władze aktywizują się i zespalają, jeśli zostanie jasno określony cel badań. Jest nim zrozumienie i wyjaśnienie świata ludzkiego odzwierciedlającego się w artefaktach kulturowych. Wobec tak sformułowanego zadania humanistyka staje się nauką i sztuką zarazem. Ta dwoista jej natura wymaga usilnego wzbogacania erudycji, ale też przeniknięcia jej światłem poznania sapiencjalnego. Bez niego wszelka wiedza usycha jak odcięty od krzewu pęd winorośli, przeznaczony do wrzucenia w ogień. Przedmiot studiów res humana to zbiór różnorodnych, niepowtarzalnych elementów. Posiadają one właściwą w sferze ludzkiej autonomię i przez to wymagają uszanowania. Dlatego nie istnieje jedynie słuszna metoda. Trzeba szukać adekwatnej do danego obiektu perspektywy poznawczej. Przydatne okazują się zarówno procedury dawne, oparte na trwałych podstawach, jak koncepty dzisiejsze. Metodologia humaniorów powinna być nadto ożywiona duchem prób. Wielokrotne obserwacje tego samego zjawiska w innym aspekcie, z innego punktu widzenia, wzbudzają inspirujące skojarzenia i tworzą pole napięć, a usytuowany w nim tekst przedstawia się jaśniej i wyraźniej, mówi o sobie więcej. Z perspektywy historycznego oddalenia widać,
że przezwyciężenie modelu scjentycznego w okresie tak zwanego przełomu antypozytywistycznego wyzwoliło humanistykę z reżimu ścisłości, w cudzysłowie oczywiście, i przyniosło jej życiodajne inspiracje. Jednak podejmowane współcześnie, najczęściej z pozycji postmodernistycznych, decyzje o odrzuceniu klasycznego paradygmatu powodują nieraz, obok ożywienia i wzbogacenia dyskusji, także skutki negatywne. Lekceważenie zgromadzonej wiedzy i przyzwolenie na arbitralne uogólnienia. Osłabiają one poczucie odpowiedzialności za słowo, naruszają reguły pracy naukowej podporządkowanej prawom logiki, rygorom metody i pryncypiom etyki. Wśród nurtów innowacyjnych zaznaczają się koncepcje niechętne tzw. eurocentryzmowi. I zapożyczając metaforę od jezuity XVII-wiecznego Emanuela Tezaura, powiedzmy, że ich zwolennicy wypływają na fali przeciwnej tradycyjnemu kierunkowi żeglugi filozoficznej na ocean kultury globalnej, na którym próżno szukać stałych kontynentów. Pojawiają się tylko krótkotrwałe interferencje przypadkowo się spotykających postaw i stylów życia. Oczywiście uwagi te nie deprecjonują wielokrotnie i skutecznie ponawianego buntu przeciw bezwładności metodologicznego status quo. Chcą tylko przypomnieć, że nowe propozycje nie powinny liberalizować kryteriów naukowości, ani też eliminować kwerend źródłowych oraz przedsięwzięć edytorskich i analityczno-interpretacyjnych, lecz przeciwnie, wyzyskać je w pełni i podnieść na poziom humanistyki rozumiejącej w hermeneutycznym tego słowa znaczeniu. Droga hermeneutyki, wyznaczona przez Arystotelesa, przez egzegetów biblijnych, filologów renesansowych XVII i XVIII-wiecznych, a przetwarzana oryginalnie przez Gildeya, Heideggera, Gadamera, Ricoeura, wydaje mi się na tle szerokiego spektrum współczesnych propozycji metodologicznych szczególnie wiarygodna. Umożliwia głębokie odczytanie zawartego w tekstach przesłania oraz uwewnętrznienie materii historycznej ważne ze względu na nierzadki dziś brak zrozumienia dla przeszłości, a wręcz programowe jej pomijanie. Szczególnym atutem hermeneutyki jest równoważenie relacji między przedmiotem poznania, który nie powinien podlegać obcemu jego naturze procederowi czy też powziętej a priorycznie tezie, i podmiotem poznającym, to jest osobą obdarzoną wyobraźnią, władzą sądzenia i wolnością. Dodajmy, że relacje te sytuują się w centrum renesansowej doktryny o tekście jako uobecnieniu twórcy i o intensywnym dialogu dzieła z interpretatorem. Jak wskazywał Józef Tischler, dialog, zakorzeniony w deliberacyjnej tradycji naszej kultury, ujawnia związki elementów odległych i uczy, jak szukać prawdy bez presumpcji, za cenę ryzyka błędu i wysiłku przezwyciężania skamielin intelektualnych i osadów inercji. Zaufaliśmy hermeneutyce, tworząc przed 3 laty z udziałem kolegów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetów Warszawskiego, Jagiellońskiego, Marii Curie-Skłodowskiej, Adama Mickiewicza projekt Kultura pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą, hermeneutyka wartości. Staraliśmy się nadać tej hermeneutyce orientację aksjologiczną, przygasły bowiem rozważania w tym zakresie. Takie ukierunkowanie podjętych zespołowo prac wynikało z przekonania, że świat ludzki jest sferą wartości, a historia kolejnych pokoleń to dzieje podejmowanych zbiorowo i indywidualnie prób ich interpretacji i realizacji. W domenie wartości usytuowane jest także poznanie naukowe, regulowane zobowiązaniami moralnymi humanisty wobec przedmiotu studiów,
siebie samego i potencjalnych odbiorców. Zdaję sobie sprawę z kontrowersyjności tego stwierdzenia w kontekście opinii o niezależności twórców kultury i badaczy od kodeksu etycznego. Proklamowane jako osiągnięcie doby ponowoczesnej, wyzwolonej z traumy przymusów, nie są one wszakże zjawiskiem nowym. Poświęcałam mu swego czasu uwagę i zrozumiałam, że skutkiem odrzucenia przez poetę libertyna uznanego społecznie systemu wartości była narcystyczna autokontemplacja w lustrach dzieł sztuki i literatury oraz skupienie sił twórczych na podtrzymywaniu egotycznego mikrokosmosu artystycznego, na rozpaczliwej w istocie samoobronie przed świadomością jego wątłości, przelotności i fikcjonalności. Myślę, że warto i w naszych czasach wziąć ten kazus pod uwagę. Zobowiązania do przekazywania prawdy stawiają przed historykiem kultury dylemat. Czy w poczuciu odpowiedzialności wobec społeczeństwa powinien całkowicie odsłaniać posiadaną wiedzę, nie zawsze budującą, a ponadto niepełną i subiektywną? Czy też selekcjonować i retuszować fakty, eksponując te, które mogą posłużyć zamierzonemu efektowi formacyjnemu? Bądź to pokrzepieniu serc, bądź przeciwnie, wywołaniu kompleksu peryferyczności względem mitologizowanej Europy lub postępowego i wyżej ucywilizowanego świata. Kwestia może być rozmaicie rozstrzygana. Ośmielę się jednak dać wyraz przekonaniu, że intencje ideologiczne, nawet chwalebne, mają w humanistyce przejściowy tylko efekt, gdyż sprowadzają dyskurs do poziomu publicystyki. Ideologia jest zawsze konstruktem ograniczonym zamiarami perswazyjnymi, zorientowanym pragmatycznie, a przez to pozbawionym zdolności wykraczania poza ramy tego, co zrozumiane i zaakceptowane tu i teraz. Ma na celu kształtowanie takie komunikatu, by był doraźnie skuteczny, przykrojony na miarę percepcji i oczekiwań odbiorcy. A to jest ewidentnie sprzeczne z misją nauki. Sądzę, że oddalenie serwitutów ideologicznych nie skazuje nas jednak na izolację w XIX-wiecznej świątyni wiedzy. W dziejach nauki polskiej znajdujemy wiele godnych naśladowania, przykładów aktywności niezdominowanej przez doraźne zastosowania, a służącej dobru powszechnemu. Zauważmy ponadto, że jednym ze skutków przenikania ideologii na obszar humanistyki jest tendencja do deprecjonowania partykularnej rodzimości i przeciwstawianie jej temu, co cenione wysoko jako wartość uniwersalna. I znamienne, że tak uformowany ideologiem jest odwrotnością głoszonej przez uczonych XIX wieku apoteozy ducha narodowego. Definiowali oni literaturę polską w kontekście opozycji swojskie-obce, by przekonać społeczeństwo o wyjątkowej szlachetności przesłania zawartego w utworach literackich. Te intencje były w okresie, gdy Polska istniała tylko w sercach jej obywateli, zrozumiałe i godne szacunku. Mit stworzony przez historyków i historyków literatury został wszakże z czasem rozmieniony na drobne w retoryce, która utożsamiała polskość z cechami izolującymi i sprowadzała ją do stereotypów, co oczywiście dostarczało nieprzychylnym tej orientacji polemistom celnych argumentów. Wbrew obu tym narracjom, apologetycznej i deprecjonującej, elementarne fakty świadczą, że kategorie rodzimości i europejskości nie mogą być traktowane rozłącznie, lecz są względem siebie rewersyjne. To, co się jawi jako swoiste, pozostaje integralną częścią kultury europejskiej, rozwijaną i przetwarzaną z pontezła.
Dostrzeżeniu tej reguły przychodzi w sukurs komparatystyka. Pozwala ona poznać wspólnotę opartą na fundamentach chrześcijańskich i humanistycznych oraz śledzić trud uczestniczących w niej Polaków, Litwinów i Rusinów, zmierzający do nadania wartościom powszechnym obywatelstwa w Rzeczypospolitej, przeniesienia ich na swoje terytorium, włączenia w istniejącą strukturę i we własny dyskurs, a na koniec realizacji na gruncie ojczysty. Chciałabym jeszcze zaznaczyć, że w moim przekonaniu, w przeciwieństwie do ideologii, zwykle przypisanych do określonej sytuacji i znikających wraz z nią, idee przejawiają moc długiego trwania i transformacji oraz niezwykłą energię wzbudzania marzeń i nadziei. Inspirują więc wszelkie działania tworzące cywilizację. Gdy zostaną docenione badawczo, pozwalają zrozumieć zarówno poszczególne zjawiska, jak i konstelacje i pozwalają odkryć koherencję zachowanych w sezamie przeszłości niezliczonych i pozornie rozproszonych elementów, a przez to umożliwiają stworzenie wizji syntetycznej, zarówno wizji danej epoki, jak formacji ponadepokowych. Ujawniają wspólne źródła dzieł wzrastających w różnych dziedzinach kultury. Są miejscem spotkania przeszłości z teraźniejszością, są miejscem powrotów myśli i piękna. I ukazują uczonemu, zagubionemu w labiryncie tekstów, drogę prowadzącą w głąb, w sferę uwolnionych od diaforyczności znaczeń, gdzie w niezakłóconej już powierzchniowymi turbulencjami ciszy słychać spokojny rytm serca narodów. Idee humanitas i christianitas, które rzeźbiły przez stulecia janusowe oblicze Europy, w Rzeczypospolitej nie konkurowały z sobą, lecz współpracowały przyjaźnie i tworzyły oryginalną strukturę trwającą dłużej niż w krajach zachodnich. Studia nad nimi i starania o ich ocalenie, wypowiedzenie w języku dzisiejszym i przystosowanie do realiów teraźniejszości są zatem w moim przekonaniu najważniejszą, najbardziej naturalną misją humanisty. Nie jest to jednak przekonanie powszechne. Damaso Alonso przedstawił w jednej z swoich rozpraw wizję literatury epok dawnych jako gigantycznej nekropolii. Wyobraźnia współczesna mniej podniosła. Imaginuje raczej rumowisko nagromadzonych przez wieki stereotypów, mitologemów, rozproszonych zdarzeń, niepotrzebnych już rekwizytów i ozdób. W konfrontacji z tym obrazem powstawały różne projekty jego porządkowania, zwykle przy użyciu jednego kryterium, któremu nadawano magiczną wręcz zdolność wyjaśniania wszystkiego. Właściwość tę przypisywano już do geniuszowi jednostek kreujących historię, ponadczasowemu prawu rozwoju i dekadencji, biologicznym rytmom życia, postępowi cywilizacyjnemu, determinantom ekonomicznym, walce klas, mechanizmom władzy czy przemocy kolonialnej. Łatwo zauważyć, że wszystkie te zaklęcia wynikały z iluzorycznego mniemania, że nie dysponując nimi, można skutecznie zarządzać przedmiotem studiów. Myślę, że teorie zakładające determinizm, a jednocześnie przejawiające roszczenia uniwersalizujące, powodowały dehumanizację humanistyki, jej alienację i zagubienie. Prowadziły przy tym do uniezależnienia badaczy od preferowanych trendów i rodziły pokusę sterowania rozwojem nauki. Znakiem tego stanu i tej pokusy jest dziś inflacja litery, to jest biurokratycznych uregulowań i stopniowa jej dominacja nad pluralistycznym z natury duchem wyższej uczelni.
skutkach panowania litery nad duchem pisał święty Paweł w drugim liście do Koryntian i jego diagnoza pozostaje oczywiście aktualna. Znamienne, że regulacje administracyjne mają tendencję do samoczynnego mnożenia się, charakterystyczną dla organizmów chorych. Widać to jasno w porównaniu z kodeksem etycznym Uniwersytetu, przekazywanym przez stulecia niemal bez zmian, a zawartym w lapidarnie krótkim i prostym tekście ślubowania doktorskiego. Na koniec zapytam, gdzie szukać remedium na rozważane problemy? Podpowiada je przywołany przez panią promotor Jan Kochanowski w trenie 19. Ludzkie przygody, ludzkie nosi. Jeden jest Pan smutku i nagrody. Ludzkie przygody poetów, myślicieli, polityków, matron i rycerzy poznawane po ludzku ukazują zgoła odmienny od wspomnianych koncepcji sens dziejów i godną admirowania, a nie zapomnienia i lekceważenia, mądrość pokoleń. Prefigurują i tłumaczą problemy naszej doby, które nam się wydają ukryte w gąszczu aporii, jedyne w swoim rodzaju, nowe i niesłychanie skomplikowane. Uczą przyjęcia wspólnego losu i skłaniają do podążania za niezliczoną rzeszą tych, którzy żyli przed nami i jak my pielgrzymowali do Pana smutku i nagrody. I tu właśnie, w misterium uobecnienia minionych rzeczy ludzkich i ich twórców, żyjących, jak wierzymy, ponad czasem, mimo proklamowanej wielokrotnie, a przecież nieskutecznie, śmierci autora, sytuuje się centrum humanistyki, jeśli nie chce ona pozostać igraszką intelektualną, lecz pyta o złożone w tekstach idee i wartości, by zaangażować się na rzecz prymarnych dóbr życia społecznego, to jest poznania jako atrybutu człowieka myślącego i przejawu jego godności oraz dziedzictwa kulturowego jako fundamentu teraźniejszości i projekcji przyszłości. Marsilio Ficino przekonywał, że sprzymierzeńcem miłośników mądrości jest przyjaźń, dostojna przez to, że wolna od wzajemnej adoracji spełnia się w dążeniu do dobra i prawdy. Taka przyjaźń, wyzwolona od idolatrii, zabezpiecza przed zamknięciem się w oficjalnych, a zarazem nieautentycznych formułach. Nadaje relacjom uniwersyteckim, zarówno relacjom mistrza z uczniem, jak uczniów, wszyscy przecież jesteśmy między sobą, piętno prawdziwie ludzkie. I co ważne, otwiera okna sal wykładowych na powiew życia i radość, gdyż bez radości nauka więdnie i usycha. Za dar przyjaźni, którą szczodrze tak obdarowali mnie przez lata mistrzowie, koledzy i uczniowie, szczególnie tu obecni, za wsparcie ze strony najbliższych, mojej kochanej rodziny. A dziś przede wszystkim za ten dar, który wielkodusznie ofiaruje mi wspólnota akademicka Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II, składam gorące podziękowania. I łączę je z życzeniami, by w dalszej pracy udało się zrealizować fascynujące, lecz jakże trudne zadanie. Ocalić we współczesności, powierzającej losy ludzi postępowi technologicznemu, prawom ekonomii i regułom pragmatycznego działania, istnienie rzeczy niepotrzebnej, kultury duchowej, dawnej i teraźniejszej. I więcej. Odczytać sens doświadczeń indywidualnych i zbiorowych
W nich bowiem, nie w globalistycznych teoriach, pulsuje życie społeczeństwa. A na koniec ujrzeć ponad ograniczeniami czasu i przestrzeni horyzont jedności, upragnionej odwiecznie przez filozofów i mistyków.